Dzień dobry, wieczór. No cóż, z tej strony Starki. A my widzimy się w menu głównym gry Elden Ring już po raz kolejny. A więc tak, dla tych, którzy czytali mojego posta, powinni... No, nie powinno być tajemnicą, czemu się widzimy tutaj. A dla tych, którzy nie czytali, a to i tutaj widzicie. Nie ma opcji kontynuacji. Steam wykasował mój wspaniały zapis. I cóż, w związku z tym, że tak się stało, głupia synchronizacja z chmurą, nie wiem co zrobiła nawet. Rozpoczynamy dzisiaj przygodę od nowa. Jednak, podkreślam, ten odcinek będzie bardziej na zasadzie powycinanych walk z bossami, półbossami i innymi takimi rzeczami, czy znajdywania jakichś fajnych rzeczy, które chciałbym wam pokazać, niż na zasadzie zwykłego odcinka. Natomiast następny, postaram się, żeby już był zwykły, w którym będziemy znowu pewnie z Margitem walczyć. Ewentualnie może już nawet uda się to załatwić szybciej i pójdziemy sobie do zamku, kto wie. Ale póki co tak, zapraszam ponownie do kreatora postaci. No niestety. I powiem szczerze, bardzo mi to męczy. Po prostu przegraliśmy w sumie z Steamem, można tak nawet powiedzieć. Nie wiem co zrobić i w ogóle. I myślałem długo nad tym, dlatego też nie mieliście odcinków od razu. Po prostu potrzebowałem czasu, by się zastanowić co zrobić i stwierdziłem jedną rzecz. Można by było pójść teraz na łatwiznę, z tego co słyszałem od niektórych, i bawić się astrologiem, magiem w ogóle. Wziąć jedną z najlepszych klasyk, ponoć jest samuraj czy coś, ale... Stwierdziłem, że pozostanę wierny moim oryginalnym decyzjom. I jakkolwiek mam tego bardzo żałować, bierzemy ponownie konfesora. Nazywam go tak samo. I ogólnie postaram się odtworzyć jak najbardziej rzetelnie to, co zrobiłem, jeśli chodzi o rozgrywkę. Z niewielką różnicą, którą będzie w sumie to, że nie będę szedł tak w statystyki, jak ostatnio to miało miejsce, gdyż no, odkryłem, czy w sumie jeszcze nie odkryłem, co słyszałem o bardzo ciekawej rzeczy, którą chciałbym dzisiaj też sprawdzić, tak więc no, zobaczymy jak to wyjdzie, a póki co ja szybko kończę postać, którą spróbuję odtworzyć, by była identyczna, albo bardzo podobna do tego, co mieliśmy ostatnio i widzimy się już na próbie pokonania bossa w samouczku, po czym na bossie kolejnym i kolejnym i innych takich ważniejszych momentach. No więc, wiecie, odtworzyłem najlepiej jak mogę w sumie tą twarz. Pasuje jednak. Ale niestety no, za dużo rzeczy teraz coś zrobić już z tym nie mogę. Więc zostawmy po prostu jak jest. No. Takiego to konfesora wysyłamy znowu na pole bitwy, chociaż... A, nie. Też nie wiem jeszcze, czy aby nie miał trochę ciemniejszych jednak tych włosów. Jak będzie w ten sposób, no i... Wyruszamy. Scenkę fabularną można jak najbardziej pominąć. Też już była pokazywana ostatnio. Więc no, i tak. Co więcej powiedzieć, no nic. Więc tak, nie zdziwcie się, że mogę być taki trochę załamany, przybity czy coś, no ale nie jest to przyjemna sytuacja. Naprawdę nie jest. No i tak, jesteśmy. Hura. Bierzemy palca związanego z tym, jak to się nazywa. O. Brakuje mi słów. Z wiadomościami i szybko tylko jeszcze jedna rzecz. Może warto byłoby to w końcu zrobić. Wyłączymy samouczki, bo w sumie chyba wszystkie, a jak nie wszystkie, to większość przynajmniej znam. Żeby nie było, oczywiście załączyć z powrotem na wszelki wielki, jak już będziemy w zamku. Ale tak, póki co nie będą raczej aż tak potrzebne. I dobra. Idziemy i zobaczmy, jak się to tym razem zakończy właśnie z tym oto wrogiem, bo nasze pierwsze spotkanie nie było najbardziej pozytywne, aczkolwiek drugie z perspektywy YouTube'ów może być tym lepszym. Chociaż dobra, kogo ja szukuję? No właśnie. Ostatnio nawet w zamku było tak samo, a w zamku w teorii byliśmy już potężniejsi.
Ale cóż. Jest jak jest. Najważniejsze, że spróbowałem. Z tego, że sfailowałem tak totalnie. Aj, dobra. Scenka, którą też już znamy. Już mówiłem, tak pominę. Widzimy się za chwilę, jak znowu będzie coś takiego godniejszego pokazania. No dobra, zgodnie z tym, jak obiecałem. Tak i teraz powielam swoje błędy, proszę. Żeby potem nie było, że mnie oskarżacie o to, że robię to, bo chciałem zaoszczędzić kluczyka czy coś. A niestety wiem, że są tacy. Nawet jeden z moich, powiedzmy, bliskich znajomych twierdzi, że sam to sobie specjalnie zrobiłem, ale mniejsza. Więc tak, widzicie, odtwarzam każdy krok po kroku. Jedno co to może, podkreślam może, pomyślę o tym, żeby trochę inaczej statystyki rozdać. Jeśli to, o czym słyszałem, jest prawdziwe. A jeśli nie, no co? Bo mogę wam powiedzieć, że nawet zobaczę ostatni odcinek, który był opublikowany i dosłownie spróbuję zrobić dokładnie te same statystyki, a póki co tak. Zbieramy jagódki, odbieramy różne przedmioty. Ale tam tak. I no, jak mówiłem, ja pójdę walczyć, zbierać, szukać inne takie. I spotkamy się za chwilę po prostu, jak już będzie coś ciekawego do pokazania. No dobra, kolejny boss fight. Tym razem człowiek-bestia. Czyli nie taki strasznie groźny oponent, którego ostatnio chyba za pierwszym razem się nawet udało pokonać. Jak będzie tym razem, zobaczymy. Poza tym, że mogę powiedzieć, że wyczuwam dziwne spadki FPS-ów. Nawet spore, których nie powinno być. Patrząc na to, jak ostatnio udało mi się ogarnąć wiele problemów, można powiedzieć, ze sprzętem, to wydaje mi się, że i tak nadal wygramy z nim. Dobra, nie byłbym tego aż taki pewien. Wiesz, dobra, nie jest on trudnym oponentem, więc sporo jest szans na to, że damy radę i tak. Ale tak, dziwnie mi laguje tutaj walka z nim. Aż załączę nawet odcinka FPS-ów i kaczę pomiędzy 46 a 60, więc tak. Gdy to było stałe 46 bez tych skoków, byłoby ok. Gdy to było stałe 60, byłoby super. No, niestety śmierć przez to. Ha, to jest dosyć ciekawe, bo muszę przyznać, ostatnio przecież sprawdzałem wszystko i FPS-y były naprawdę stabilne we wszystkim. A, no ale cóż. Zdarza się niestety. W najgorszym wypadku przejdę do tego, co robiłem wcześniej, czyli znowu będę grał na zaniżonej rozdzielczości. Ale nie, no to strasznie dziwna sprawa. No dobra, w takim razie biegniemy. Nie przejmując się w większości przypadków tymi wilkami, bo po co? No, jesteśmy już znowu, teraz tylko podnieść runy. I jak tym razem będzie? To ciekawe, tym razem jak na razie FPS-y są stabilne. Ale dużo się skupiam na liczniku FPS-ów, za mało na walce. Okej, wścieka się. Dobra. Dawaj tu bestia, pokaż na co ci stać. O! Dobra, zdążyłem. Więc niestety raz mnie FPS-y zabiło, teraz były stabilnie. I nagle spadł do 55 chwilowo, ale dobra, już znowu jest 60. Takie dosyć standardowe, muszę przyznać, jak na. Są takie czasami spadki o te kilka klatek, ale szybko wraca to do normy. Chyba, że jeśli nie wraca, bo wtedy no człowiek się aż martwi.
panie, tak. Siędziemy przy tym wszystkim, na wszelki wielki. Ej, dobra, pora skierować się w stronę kolejnego oponenta. Dobra, wiecie co? Nie zrobiłem tego, co planowałem, nie poszedłem do Dniu Głowego czy coś. Jesteśmy do Margita, Magrita, nie wiem. Nie pamiętam znowu nazwy. Ale tak. Dziwne. Ostatnio, jak tutaj siadałem na mojej postaci tej zapasowej, to w tym momencie mnie zaproszała do tego okrągłego stołu, ta Melina, ale mniejsza. No, nie dostałem zaproszenia. Trudno. Może za chwilę będzie. Ale w takim wypadku skupmy się na czymś innym i przy okazji może jeszcze się pochwalę tym, co ustaliłem. Bo prawdopodobnie więcej z powodu moich spadków FPS-ów, tak teraz tutaj. I otóż jest to OBS. Tak, jak zapewne zauważyliście, większość materiałów nagrywam w, jak to się nazywa, w, no, Full HD, a nie w 4K. I tak, jeśli nagrywam w 4K, plik jest olbrzymi i długo się wrzuca, dlatego tego nie robię, zazwyczaj. Ale tak, ostatni odcinek był w 4K, przez jeden błąd. Przynajmniej ostatnio publikowany. Ale tak, więc no. W związku z tym, że był w 4K, procesor miał mniej roboty z przetwarzaniem tego wszystkiego. I nawet jeśli by miał robotę z tym, to, uwaga, uwaga, nie musiał aż tak bardzo, nie wiem jak to nazwać, wyostrzać czy coś. Zauważam taki dosyć istotny element. Halo, co jest? Aha. Ja zaraz zginę, bo mi postać atakować nie chce. No, super. Zwykły atak mi nie działał w ogóle, ale mniejsza. I tak, no, na tym ustawieniu mam tutaj razy 36. Tam było razy 16, to jakieś wyostrzanie czy coś. Ostatnie miejsce łaski. I podejrzewam, że to też może być właśnie kwestią, że trochę mi procesor raz zabiera, albo ewentualnie grafiki, nie wiem. Bardzo możliwe, że grafiki, bo w sumie mam tutaj NVIDIA Encoding, czyli, no, encoder graficzny. I to może być właśnie powodem. Będę musiał sprawdzić, czy na X264 nadal będą takie problemy, czy nie. I... uj. Mi się... zepsuł? To jest, że mi... ataków szybkich nie robi. Ho. A szczerze nie wiem. Chyba będę musiał to sprawdzić, więc widzimy się za chwilę. Aj, no dobra. Kilka zgonów później. Udało się naprawić szybkie ataki, więc jej. I tak. Na czym to stanęła moja rozmowa, dyskusja, tłumaczenie? O, już nawet nie pamiętam. O, więc tak, mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Tak, oczywiście spróbuję w przyszłości trochę to poprawić i okej. Jestem tu przy okazji tej... uwolnimy tą osobę. Dobra, mniejsza. Szybciej. Okej, dobra. Dobra. I'm frightened. Right. My knees. Jaskini na brzegu. Swoją drogą, nie sprawdzałem tego miejsca ani razu. Może warto byłoby się tym zainteresować. Ale tak. Na innych rzeczach, które właśnie wiem, że jeszcze mam do zrobienia. Jak na przykład pańska Rabeusz. I wiem, że miałem to niby wyciąć, ale stwierdziłem, że i tak już mało się kończą rzeczy, które będę w stanie zrobić na czas, który mi został. Powiedzmy, zanim będę znowu musiał się zająć jakimiś istotniejszymi rzeczami. I... no, tak? I pi, butelkę. Uniknij. Dobra. Tabard. Opiąty kolczugą. Okej. Tu jest jeszcze jakiś przedmiocik. Przydałoby się go wziąć, ale... fajnie by było, gdyby to było bez upadku. Super, śmierć znowu. A, i przy okazji jeszcze jedna rzecz. Też tak zauważyłem, że mój wspaniały kumpel, który wartował mnie tam przed tym nożownikiem, a wiecie tam,
na tej jakby prezentacji PvP. Ciągle źle imię czytam, nie było Yuria, tylko Jura, czy jakoś tak. Mhm. Zresztą dzisiaj się przekonamy, bo na pewno jeszcze podejdę do niego, pogadam, to przy okazji się dowiemy. I tak, jak mówiłem, na przyszłość spróbuję stosować encoder do nagrywania Elden Ringa, albo... Ja będę musiał się użyć z tym, że będzie nagrywane w 4K, bo wydaje mi się, że to może, podkreślam, może poprawi FPS-y. Ostatnio naprawdę jak testowałem bez OBS-a, no i ostatnio też nagrywam, wiecie, tam w zamku, to stabilna 60 non stop. A jak testowałem bez OBS-a, to podkreślam, biegałem po całym świecie, nie tylko po jakichś tam zamkach czy innych zamkniętych lokacjach. Teraz no. Teraz niestety nie są najładniejsze. Ale dobra, mniejsza z tym, naprawdę mniejsza z tym. Skupię się w kretach, a syndrom tam nie zauważył, że coś leżało. Dało to. Dzisiaj może tam podejdziemy, jakoś spróbujemy to znaleźć. W sensie wiecie, sposób znaleźć. I tak, tu jest ten wielki kwiatek, z którym na razie nie wiem, co mam zrobić. Tutaj. Mniejsze kwiaty. Replują trucizną swoją. Na szczęście mniejsze są niegroźne, więc będzie dobrze. Super, super. I gdzie to było? Ej, powiem szczerze, to jest chyba dla mnie największy problem, że nigdy nie pamiętam, jak, gdzie takie przejścia inne tym podobne były. Ale okej. Może zaraz damy radę. Tutaj nie. Tutaj? Nie, no przecież świątej byłem w tym miejscu. No i tak to jest, jak się nie zapamiętuje takich oczywistych elementów. Ja tutaj za tymi skałami jeszcze sprawdzałem, może to było... Nie, definitywnie nie. Ja już jestem po prostu... Ja jestem godny pożałowania i po prostu wstyd. Wstyd i hańba. Nie, nic zadać nie sobie. Nie, ale naprawdę już nie wierzę w swoje możliwości, że aż tak zlemiłem. Wszystko. Niestety, najwidoczniej nie potrafię. Oj, FPS-y spadły do 45. Wreszcie tylko chwilowo, ale... One niestety spadły, więc no. Ja chyba będę musiał poszukać samemu, bo tak coś czuję, że tego... Na złość nigdzie nie znajdę. Okej, znalazłem od razu, jak wyłączyłem nagranie. I przy okazji wniosek następny. Tylko wyłączyłem nagranie, FPS-y wróciły do 60, więc tak. Potwierdziło się jeszcze bardziej, że to OBS jest źródłem moich problemów. Nie za dużo tych czasów wyprowadzasz? Wiecie, on tam chyba z 8 ciosów zrobił? Może? Nie liczyłem, ale z 5 albo 6 na pewno było. Dobra, ale mniejsza o to. No dopiero teraz zauważyłem, jakiego typu bronią on walczy. I on walczy bronią typu... chyba korba, czy tutaj to nazywali? Wiem, że niektórzy też mówią takie bronie cepy. To cepa trochę temu daleko, ale mniejsza. I teraz tak, musimy się skupić tylko tutaj na walce. Nie powinno być trudno tutaj wygrać. Jak widać... Mamy jeszcze butelkę, więc będzie okej. Czary lecznicze, czym w sumie cuda, inkantacje, no wiecie, o co chodzi. Tam nie magia, to magia, nie masz takiego wielkiego podziału, że trzeba zawsze pominać, że to jest inkantacja, to jest coś, wiecie, dla mnie po prostu magiczne to magiczne. Tyle. Okej. Będzie śmierć, coś tak czuję. Jeśli nie, to na farcie po prostu mi się uda nie zginąć. Tak. Jak mówiłem, na farcie udało się nie zginąć. Ale tak, przynajmniej tutaj FPS-y mogę się pochwalić, są stabilne, więc nie ma do czego się przyczepić.
Wszystkie zlamienia i niepowodzenia tym razem będą tylko i wyłącznie z mojej winy. Nie z winy mniejszej rozdzielczości, która, jak się okazuje, bardziej mi obciąża procesor. A nic tego typu, więc no. Dobra, wygrana jednak. Na farcie wielkim, ale wygrana. Pelkę, co i tak znaczenia nie ma. Odpalmy to, usiądźmy tutaj. Oczywiście takie procedury typowe. I może, proszę, czyżby? Nie. Oczywiście, że nie. Dobra, to tutaj mamy jeszcze naszą towarzyszkę, której trzeba powiedzieć, że chcemy się uczyć magii. To nie tak, żeby to z niej korzystał, ale... Chociaż, dobra. Jeśli to jest prawda, to co słyszałem też gdzieś, że istnieje magia, która jest jednocześnie, jak to się nazywa, pod inteligencję, jak i pod wiarę, to można bym się skusił. Ale póki co, do widzenia. Pokiwaj głową w zamyśleniu. Okej. Okay. Dobra. To już mamy za sobą. Czy coś jeszcze takiego istotnego mam? Jak tak myślę, co mógłbym powiedzieć, że chyba... Nie szczególnie, więc... Tak, moglibyśmy z tym zakończyć epizoda. Takiego krótszego, podsumowującego. Ale nie, bo ja chcę naprawdę pokazać tą jedną, jedyną szczególną rzecz, o której słyszałem. Chcę sprawdzić jej poprawność, więc... Aha. Więc no, jak mówię. Kończyć z paroma rzeczami i FPS-y nadal mam niskie. Może wiesz, naprawdę to jest kwestia nagrywania i... Powinienem encoder, powiedzmy, serowy zarzucić, a nie graficzny, czy coś. Też, dobra, ciężko mi stwierdzić. Okej, okay, tutaj jest kolejny ten skarabeusz, czy jak to tam się nazywa, dziadostwo. Ale póki co się nim nie przejmujemy, bo takie wszystkie rzeczy będę nadrobił kiedy indziej, w innych okolicznościach i w ogóle. Jedziemy, zbieramy co widzimy i szukamy pelki z... wszelkich tych miejsc łaski, czy jakoś tak, w których będzie można odpocząć. Mamy tych wrogów, przy okazji czaszka. Albo trzeba to wziąć. Małpy się biją z rycerzami, jeśli mnie będę interesował. Naprawdę chcę tylko odnaleźć miejsce łaski. Czego więcej mi nie trzeba? Miejsce łaski, o którym myślę, chyba było gdzieś bardziej z tamtej strony. Specjalnie nie, niekoniecznie. O, tu jest, dobra, znalazłem. Znalazłem. W pierwszym wypadku będziemy musieli zginąć od Margita. Pojawiło to, czego szukam. Nie chciałbym od niego ginąć, bo zależy mi na tym, żeby zachować jak najwięcej tych run przy sobie. Na moment, kiedy naprawdę będą potrzebne. Jak mówię, na razie nie chcę po prostu rozwijać bardzo statystyk jakichś konkretnych. Naukowicie, w swojej wierze i szczerze i w ogóle tak dalej, chcę się przekonać co do tego wszystkiego i po prostu wierzę w to, że to co słyszałem jest istotne i szkoda byłoby wtedy z tego nie skorzystać, bo to może być ciekawa rzecz. You do well to steer clear of Agil Lake, fledgling. Dragon roosts there, and it's as fearsome as it is majestic. So, unless you're mad, or wish to be burned alive, stay clear of the lake. Okay. Don't be a fool. Ktoś tu się jeszcze nie przedstawił. Trzeba chyba się zmierzyć z inwazją. Nie ukrywam, jest to coś, czego chciałbym ominąć, czy uniknąć. Co jeszcze? Odbierzmy sobie po prostu te bliźniacze ostrze, którego i tak używać nie będę. Tego możecie być pewni. Fajna broń jest i w ogóle, ale nie. Totalnie nie to, co chciałbym teraz sprawdzić. Prędzej wrócimy dosłownie do tego mieczyka, który mieliśmy wcześniej, jeśli uda się go znowu wydropić, niż będę się bawił teraz. Z drugiej strony może lepiej byłoby pomyśleć o czymś, co wymaga jak najmniejszą inwestycję w dwie statystyki. To wiecie, też może być sensowna opcja. Ale no,
Dam jej ostrze, mam już do kolekcji, podobnie jak to te wszystkie dwie bronie, które tak były na widoku, a ja ich nie potrafiłem podnieść i znaleźć. Dobra, swoją drogą też tutaj chyba nie łaziliśmy za bardzo nigdy w tym jeziorku. Aż kusi, żeby tutaj pochodzić, posprawdzać. Ale no, uważasz, mówił coś o jakimś smoku, więc to może być samobójstwo. Zobaczmy chociaż tutaj grupę tych kupujących dziadostw. Może oni przynajmniej chronią czegoś fajnego. Okej. Okej. Dobra. Patrzcie cięcie, ale tak, domownicy mieli jedną sprawę. I swoją drogą się was zastanawia, czym walczę z gigantycznym krabem, to przed chwilą jak tam biłem ich, to nagle przylazł i musiałem tak. A jako, że byli domownicy, no to bądź musiałem to wyciąć, ale na szczęście zdążyłem im wytłumaczyć, o co chodzi. Tą sprawą, o którą mnie pytali. I co? Czy ja zostałem ze tym lokowany przez jakieś tutaj truciznę? Nie mogłem się ruszyć dosłownie, wypić butelki ani nic. No. Niedobrze, niedobrze. No dobra, spokojnie. Spokojnie, będzie okej. Okay. Damy radę. Musimy. W takim wypadku wsiadamy na konia. Dalej nie pamiętam, czy smuga, struga. Tak, ale mniejsza. Ważne, że mamy tego konia, czy tam... Czy nie wiem, czy koń, czy jakiś inny stwór. Ale tak. Wygląda na konia, więc uznajmy, że jest koniem. Bo no, nawet nie będę tym razem ich wszystkich może tam bił. A unikając tego kraba. Zatem właśnie chyba jego sprowokowałem. Przedmiocik. Nie ma szans bez ubicia ich wszystkich, więc... I tak, w takim wypadku widzimy się, jak już się tym zajmę. Okej. Załatwione, a mamy tutaj żelazny list. Cekrem. Pozwólcie, że tego nie zrobię. Chciałbym się strasznie dostać za to nic. Nie, w porządku. Moim zdaniem. Teraz to jest tylko moje zdanie, z którym może nikt się nie liczyć. W tym wypadku w sumie coś mi zostało naprawdę takiego do zrobienia. Powiedziałbym, że nie za bardzo, ale to może być kłamstwo, bo nie jestem pewien. Bardzo możliwe, że coś tutaj właśnie takiego jest, co teraz zapominam zrobić. No poza pójściem tam, żeby dać się zinwazjować i spotkać się z Pachesem i tak dalej. Jakoś tak nie czuję tego. Nie czuję. To naprawdę pozostała ostatnia rzecz, którą ja będę musiał zrobić. Tego chcę czy nie. Dać się za... Chować te runy, ale... Mus to mus. Chyba, że... Wiecie, to całe spotkanie. Jeśli znowu spotkamy tego wielkiego niedźwiedzia runicznego. No tak, ogólnie nazywa się to Runber, czyli właśnie runiczny niedźwiedź. I oficjalnie ta nazwa nie padła, więc to może być tak, że ktoś mi po prostu tutaj ściemnia. Wiecie, ze znajomych jak mi podało tę nazwę. Też chyba byłbym w stanie znaleźć oficjalne nazwy w Adventure Guide, ale jakoś tak nie mam weny, żeby tego znowu. No dobra, idziemy w takim wypadku tutaj, szukając potencjalnie tego miejsca, w którym ostatnio zaatakował ten niedźwiedź. Skałka, więc. Mamy to morze, podkreślam, morze też nagle się jeszcze stanie. Czy coś takiego, coś jakoś jakoś. Jakoś...
Zaczęło mnie to... Jest! Nawet czy właśnie on miał tu podaną jakąś nazwę, czy nie? Ale dobra, jest. Jest. Udało się. Potencjalnie. Nie było tak, wiecie, że to się złożyło akurat, że tak z pojawieniem się... złożyło się to, że dostałem zaproszenie do stołu okrągłego. I że się złożyło tylko. Czemu więc musiałem dokonać czegoś innego, co striggerował te warunki? Aj, no cóż. W takim wypadku nie mam pomysłu, co zrobić. Na ten moment może lepiej byłoby po prostu kończyć ten epizod. A no i w następnym zobaczymy, co dalej. Chociaż niestety nie wygląda to za ciekawie. No więc tak, dobra. Po prostu ja na tym kończę i trzymajcie się. Hej, hej.